W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest, i który był, i który przychodzi, niech będą z Wami. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z właściwie przygotowanymi sercami mogli uczestniczyć w tej Eucharystii. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moje bardzo wielka wina, że to błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Módlmy się. Boże, źródło wszelkiego dobra, wysłuchaj nasze pokorne prośby i spraw, abyśmy przez Ciebie natchnieni poznawali, co jest słuszne i z Twoją pomocą to wypełniali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi proroka Ozeasza. Poznajmy, dołóżmy do poznania Pana. Jego przyjście jest pewne jak poranek, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas i jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Cóż Ci mogę uczynić, Efraimie? Co pocznę z Tobą, Judo? Miłość wasza podobna do chmur o świtaniu, albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem cię przez proroków, słowami ust mych pouczałem, a prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Oto Słowo Boże. Thank you.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów. Zgodnie z tym, co było powiedziane, takie będzie twoje potomstwo. I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe. Miał już prawie 100 lat i że obumarłe jest łono Sary. I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się umocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest on również wypełnić, co obiecał. Dlatego też policzono mu to za sprawiedliwość. A to, że policzono mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie policzone i nam, którzy wierzymy w tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Oto Słowo Boże. Pan z wami. I z Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w
wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, mamy za sobą ciąg wielkich i pięknych uroczystości. Od niepowstąpienia Pańskiego, zesłania Ducha Świętego, wreszcie przez uroczystość Najświętszej Trójcy i wreszcie Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Po przeżyciu tych wielkich tajemnic powracamy do cyklu okresu zwykłego. Lecz niech to określenie nas nie zwiedzie i niejako nie uśpi naszej czujności. Dzisiejsza Ewangelia, można powiedzieć, wraca do swoich początkowych rozdziałów i ukazuje nam ponownie Chrystusa działającego i powołującego. Mateusz, celnik, kolaborant, zdrajca, nieczysty, godny pogardy. Tak faryzeusze postrzegali Mateusza. Ale dla Chrystusa nie ma barier nie do pokonania. Przecież przyszedł powoływać grzeszników, leczyć tych, którzy się źle mają. Przyszedł burzyć przekonania o Bogu i o drugim człowieku. Można powiedzieć, że wywracał do góry nogami świat ówczesnych Żydów. I dziś po tych 20 wiekach ponad słowa Chrystusa i Jego czyny, myślę, że są tak samo szokujące. Moglibyśmy z łatwością przytoczyć szereg analogicznych przykładów z dzisiejszej rzeczywistości. Czasy się zmieniają. Okoliczności się zmieniają, a człowiek i jego grzech jest ciągle taki sam. Ciągle tak samo chcemy czuć się lepsi i ciągle tak samo łatwo przychodzi nam gardzić drugim człowiekiem. Ale w tej historii możemy dostrzec siebie nie tylko wśród faryzeuszy. Każdy z nas jest również w pewien sposób celnikiem, bo każdy z nas ma za sobą grzech, którego się wstydzi. To jednak nie jest historia o grzechu i nie to powinniśmy dziś zapamiętać. To jest historia o wielkiej miłości. Pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. Krótko, prawda? Zaledwie kilka słów.
kilka słów, które jednak wystarczają, aby w jednej chwili odmienić całe życie, aby od tej chwili przestało mieć znaczenie wszystko to, co było. Powołanie celnika Mateusza znajduje się w samym środku szeregu cudów i uzdrowień, jakich dokonał Jezus, a to jest jedno z nich. To jest prawdziwy cud, w którym również my możemy mieć udział, dlatego że to wezwanie jest skierowane nieustannie do każdego z nas. W każdej chwili możemy pozwolić, aby Chrystus uzdrowił i odmienił nasze życie. Wielu ludziom wydaje się, że aby się nawrócić, aby jakoś odmienić to swoje życie, trzeba się bardzo napracować. Trzeba odpowiednio długo i surowo pościć, odmówić szereg modlitw, pielgrzymować, pokutować, umartwiać się. Bzdura. Chrystus znowu burzy i rozwiewa te przekonania. Przypomina słowa proroka Ozeasza: miłości pragnę, nie krwawej ofiary. To bardzo prosty komunikat. Jeśli wszystko to, co robisz, robisz mechanicznie, robisz, aby coś komuś udowodnić, to wszystko nie ma najmniejszego sensu. Tylko Bóg ma moc odmienić, prawdziwie odmienić moje życie. I jedyne, czego ode mnie oczekuje, to miłość. Miłość ma być tą siłą napędową, tym motorem moich czynów i właśnie ze względu na tą miłość jestem gotów ponosić ofiary, wyrzeczenia, trudy. Jeśli ja, będąc mnichem, wracam do tego chóru kilka razy dziennie na kolejne modlitwy, tylko dlatego, że boję się przełożonego, pokuty, czy boję się tego, że będą gadali bracia, to by chyba znaczyło, że coś w swoim życiu przegrałem, że lepiej mi było zostać w świecie, nie przychodzić do klasztoru. Myślę, że wy również powinniście dzisiaj zadać sobie to pytanie: dlaczego tu jesteś? Czy z miłości? I czy masz w sobie, jak Abraham z drugiego czytania, tą wiarę i tą nadzieję, że Bóg ma moc w jednej chwili odmienić całe twoje życie?
Błagajmy Boga, który jest Ojcem wszystkich ludzi, aby wejrzał łaskawie na potrzeby całego świata. Módlmy się za Kościół Święty, aby Pan Bóg strzegł go i zachował. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie narody ziemi, aby wspierały się wzajemnie dobrami duchowymi i materialnymi. Ciebie prosimy. Módlmy się o łaskę nawrócenia dla syna Pawła i synowej Małgorzaty w 39. rocznicę urodzin. O Boże błogosławieństwo, dziękując za dar życia Ameli. W 50. rocznicę ślubu Barbary i Stanisława. O Boże błogosławieństwo dla całej rodziny oraz dla Pauliny i Patryka w 10. rocznicę małżeństwa. O uzdrowienie z choroby i nawrócenie dla Adama. O zdrowie i prawidłowy rozwój dla Ksawerego i dla rodziców. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich muzyków kościelnych. Módlmy się także w intencji pielgrzymów z Niepokalanowa. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za świętej pamięci Jerzego Bartel i zmarłych z rodziny Parczewskich, Piotra i Aniele Giermek, Mariana i Marię Spólnik, Zdzisława Piotrkowicza, Witolda Kłant, Wojciecha Maślanka, Stefanie i Tadeusza Maślanka, Jadwigę Wodyńską i Józefa Wodyńskiego. Ciebie prosimy. Módlmy się także w intencji księdza Jana Dubasa, salezjanina, dziękując w rocznicę święceń kapłańskich z prośbą o błogosławieństwo Boże. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy za pomaganie ubogim Bóg nam błogosławił. Ciebie prosimy. Przyjmij, prosimy Cię, Panie, prośby swoich wiernych i broń nas od wszelkich niebezpieczeństw przez Chrystusa, Pana naszego.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na naszą posługę, przyjmij dary, które Ci składamy i pomnóż naszą miłość ku Tobie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami i z Duchem Twoim, w górę serca wznosimy do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, On przez narodzenie z Maryi Dziewicy obdarzył ludzkość nową młodością. Przez swoją mękę zgładził nasze grzechy. Przez powstanie z martwych dał nam dostęp do życia wiecznego. A wstępując do Ciebie, Ojcze, otworzył nam bramy nieba. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Prosimy Cię, pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile nas serce ożywamy, niż jest swego piękna. Właśnie świecą Panie, oczekując swego przyjścia. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni jednym, uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Marka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkim dobrem. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Niech ma naszego powszedniego daj nam dzisiaj
zbaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. No.
Módlmy się. Miłosierny Boże, niech uzdrawiające działanie Eucharystii uwolni nas od złych skłonności i doprowadzi na prawą drogę przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ogłoszenia parafialne. Dziękujemy zaangażowanym w przygotowanie procesji w uroczystość Bożego Ciała, osobom przygotowującym ołtarze, tym, którzy zatroszczyli się o porządek na trasie i udekorowali domy, niosącym feretrony, straży pożarnej i policji, skautom, braciom, ministrantom, dzieciom i ich rodzicom oraz panu organiście i wszystkim uczestnikom procesji. Bóg zapłać. Przeżywamy teraz oktawę Bożego Ciała. Zapraszamy do udziału w procesji dzisiaj po nabożeństwie czerwcowym o 15:00, a od poniedziałku do środy po mszy świętej o godzinie 18:00. Na zakończenie oktawy w czwartek po wieczornej mszy świętej zaśpiewamy nieszpory eucharystyczne, po których wyruszy procesja. Po procesji zostaną poświęcone, przyniesione do kościoła bukiety kwiatów. Bardzo prosimy każdego dnia o pomoc w niesieniu feretronów i baldachimu. To zaproszenie kierujemy tradycyjnie przede wszystkim do rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Zachęcamy też do udziału dzieci pierwszokomunijne i dziewczynki do sypania kwiatów. Bardzo prosimy, aby nie zastawiać autami trasy procesji eucharystycznej, która tradycyjnie idzie wokół krzyża na parkingu i z powrotem. Dzisiaj po procesji około 15:45 odbędzie się spotkanie Rady Parafialnej. Ze względu na oktawę we wtorek 13 czerwca o godzinie 14:00 zapraszamy na różaniec fatimski przy figurze Matki Bożej w lesie, a potem na mszę i procesję eucharystyczną do kościoła opackiego. W piątek będziemy przeżywać uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po mszy świętej wieczornej odbędzie się krótka adoracja Najświętszego Sakramentu. W sobotę będzie parafialny Dzień Chorych. Świętowanie rozpoczniemy mszą świętą o godzinie 8:30 z sakramentem namaszczenia chorych i uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Potem uczestników serdecznie zapraszamy na przedpołudniowe co nieco w domu gości. Wyjątkowo w poniedziałek i sobotę kancelaria parafialna będzie nieczynna. Jednak oprócz soboty można załatwić sprawy kancelaryjne do godziny 10:00 po wcześniejszym umówieniu się przez telefon lub maila. Za utrudnienia przepraszamy. 9 lipca odwiedzą nas pielgrzymi z Trzebuni, zmierzający na Jasną Górę. Ze względów organizacyjnych osoby, które mogą przyjąć pielgrzymów na nocleg, proszone są o zapisanie tego faktu na recepcji domu gości. Podejmijmy pielgrzymów w myśl słów: gość w domu, Bóg w domu. Niech nam nie zabraknie serdeczności i gościnności. Pan z wami. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.